Kiedy w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska jest blisko wyjścia z grupy, rozmawiamy o tym cały czas. Miliony Polaków śledzą losy reprezentacji, a wygrane meczu traktowane są jako wielkie narodowe święto. Odpowiednikiem takiego zdobycia pucharu w świecie nauki, a więc najwyższym możliwym wyróżnieniem dla naukowców, jest Nagroda Nobla. Ma ona szczególne znaczenie, gdy przyznawana jest osobie zasłużonej zarówno dla wąskiej dziedziny, jaką reprezentuje, jak i dla całej krajowej nauki. W tym materiale opowiemy historię naszego narodowego bohatera, który swojego Nobla odebrał za całokształt twórczości literackiej. Twórczości, która była szczególnie ważna dla kształtowania się naszej tożsamości narodowej i polskiego języka. Zapraszamy do opowieści o Henryku Sienkiewiczu, wybitnym literacie i jednym z największych symboli polskiej nauki i kultury. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Bohatera tego materiału znamy wszyscy za pośrednictwem lektur, które stanowią pokaźną część podstawy programowej w polskiej szkole. Ogniem i mieczem, Potop, Krzyżacy czy Latarnik to tylko wybrane pozycje, które zna każdy, kto choć jednym uchem słuchał na lekcjach języka polskiego. Już sam ten fakt świadczy o olbrzymim wkładzie bohatera tego materiału w rozwój krajowej literatury. Zacznijmy jednak od początku, czyli od biografii Henryka Sienkiewicza. Nasz noblista urodził się w Woli Okrzejskiej, małej wsi będącej własnością jego rodziny. Pisarz miał 5 rodzeństwa. Jego starszy brat Kazimierz był uczestnikiem powstania styczniowego, a potem emigrantem i zginął w 1871 roku w wojnie francusko-pruskiej. Pozostała 4 to siostry: Aniela, Helena, Zofia oraz wcześniej zmarła Maria. W wieku 12 lat, mieszkając na stacji tuż obok Świętojańskiej, Sienkiewicz rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum realnym. Od początku najlepiej radził sobie z przedmiotami humanistycznymi. W okresie nauki dorabiał, udzielając korepetycji. Wskutek pogorszenia się sytuacji materialnej Sienkiewicz przerwał szkołę i rozpoczął pracę jako guwerner, czyli nauczyciel domowy. W kolejnych latach uzyskał świadectwo dojrzałości i kilkukrotnie próbował swoich sił na różnych uczelniach w stolicy. Został przyjęty na Wydział Prawa do Szkoły Głównej Warszawskiej 25 października 1866 roku, ale szybko zrezygnował z tego kierunku i zgodnie z wolą rodziców podjął studia medyczne. Szybko przeniósł się jednak na Wydział Filologiczno-Historyczny. Ostatecznie w czerwcu 1871 roku nie zdał egzaminu z języka greckiego, przez co porzucił uczelnię bez uzyskania dyplomu. Zdobył tam jednak gruntowną znajomość literatury i języka staropolskiego, co okazało się później kluczowe dla jego pracy. Sienkiewicz rozpoczął karierę pisarską jako dziennikarz, pracując dla różnych gazet i czasopism. Szybko zyskał opinię utalentowanego, wnikliwego pisarza i zaczął publikować własne prace. Przegląd tygodniowy wydrukował jego recenzję sztuki teatralnej, a Tygodnik Ilustrowany zamieścił rozprawkę historyczno-literacką o Mikołaju Sępie Szarzyńskim. Sienkiewicz pisał także pod pseudonimem Litwos do Gazety Polskiej oraz Niwy. W 1873 roku zaczął publikować w Gazecie Polskiej regularne felietony bez tytułu, a w 1875 cykl Chwila Obecna. Od 1874 roku prowadził dział literacki w Niwie, krzewiąc kulturę i miłość do języka ojczystego. Z każdym kolejnym rokiem rozpoznawalność pisarza rosła, a on sam stawał się żywym symbolem literatury ówczesnej epoki. Wreszcie rozpoczął publikację swoich największych dzieł – Krzyżaków oraz trylogii. To właśnie powieści historyczne przyniosły Sienkiewiczowi największy sukces i sławę. Jego publikacje przedstawiają zmagania Rzeczypospolitej z najazdami wojsk szwedzkich, tatarskich, krzyżackich, tureckich i kozackich. Powieści odniosły ogromny sukces i wkrótce zostały przetłumaczone na kilka języków. Dzieła te do pewnego stopnia bezkrytycznie cementowały podstawy patriotyczne i wychwalały potęgę polskiego narodu. Ich bohaterowie to postacie godne naśladowania, dumne ze swojego pochodzenia i na każdym kroku podkreślające przywiązanie do języka, tradycji i kultury polskiej. To właśnie ten obszar działalności Sienkiewicza stanowi jego największy wkład w narodową literaturę. Jest on bohaterem polskiej nauki, ponieważ łączył swoją dziedzinę literaturę z bohaterską postawą patriotyczną i nadawaniem życiu celu. W 1905 roku, odpowiadając na ankietę rozesłaną przez paryską gazetę Le Courrier Européen,
napisał: należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by stała się jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez ojczyznę do ludzkości, nie zaś dla ojczyzny przeciw ludzkości. W swoich powieściach Sienkiewicz często poruszał tematykę tożsamości narodowej, wolności oraz oporu przeciw uciskowi. Wierzył, że literatura może służyć jako narzędzie utrwalania pamięci o polskiej historii i inspirować Polaków do walki o niepodległość. Tak określona rola literatury stanowiła przez kolejne lata podstawę myślenia o tej dziedzinie nauki i kultury. W 1905 roku Sienkiewicz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla ze względu na wybitne zasługi jako pisarz epicki. Jest pierwszym Polakiem i pisarzem słowiańskim, który zdobył tę prestiżową nagrodę. W przemówieniu wygłoszonym z tej okazji mówił, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. Jak powiedział, zwracając się do publiki, głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. I to już wszystko w tym materiale z serii poświęconej polskim naukowcom, literatom i bohaterom krajowej oświaty. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej filmów i opracowań poświęconych historii, wynalazkom i bohaterom polskiej nauki. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje popularno-naukowe. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji.